Siemanderko. Witam na kolejnym wyjeździe do pracy. Tym razem będzie to nietypowy wyjazd. By to powiedzieć, dojeżdżać do pracy nie muszę. Pójdę z buta. Platforma stoi. Tam widać krawędź tej platformy za tym białym budynkiem. Zaraz tam przejdziemy. Invergordon. Zanim opowiem o tej platformie, co robię, co tam będzie, parę informacji o tym pięknym miasteczku. W zasadzie Invergordon, jakieś 20 mil od północ, od miasteczka Inverness. Centrum. Tak wygląda tutaj. W zasadzie ono miasteczko. Liczba mieszkańców tutaj na rok 2011. 4075 mieszkańców. Nie wiem, jak to tutaj ma się w 2021. Może o 10 mieszkańców jest teraz więcej, aczkolwiek nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Natomiast co tu można robić w tym miasteczku? No słuchajcie, no teraz chyba nie, teraz już nie ma, ale co jakiś czas przypływa tutaj cruise line. Wycieczki stąd się odbywają na Loch Ness, inne takie duperele, także pełno takich cruise line'ów z Chin, skądś tam z Japonii przypływa, czy cholera wie skąd. Natomiast tutaj za bardzo nie ma co robić. Tutaj dla takich gości, że tak powiem, gustujących w panienkach, no tutaj raczej kobiety nie wyrwiesz. Jedynie co możesz wyrwać, to kurde chwasta, albo człowieku, możesz wyrwać butelkę whisky z kopa, bądź jakąś babcię, kurde, na wózku inwalidzkim. To tak poważnie. Także tutaj nic z tych rzeczy. Spokojne miasteczko, gdzie nic się nie dzieje. Ma to swoje plusy, ma to również swoje minusy. Co do pubów, są tutaj dwa puby, z czego jeden nie polecam, jest to Marine Pub. Czy można, w sumie możesz iść tam z dziećmi, z kobietą i jak się uda, to za darmo w mordę możesz dostać. Z tego co słyszałem. Invergordon. Tu jesteśmy, gdzie ta kropka. Jak zdążycie, możecie poczytać sobie albo wygooglować, tak będzie lepiej. No, tyle by było z centrum. Nie chcę oczywiście przechodzić tam na główną ulicę, High Street, parę sklepów wzdłuż ulicy i to na tyle. Tak by to tutaj wyglądało. Trochę wieje, mam nadzieję, że wiaterek nie zakłóci głosu. Patrzcie, to są na kraby klatki. Czemu tu są? Nie wiem. Może kiedyś zalało to miasto i tu kraby chodziły po tym parku. Nie umiem odpowiedzieć na to. Aczkolwiek miasteczko ma coś sobie, bo już jestem tutaj, będzie rok. Jedynie co, to z pracy przyjeżdżam tu. Chwila relaksu, pakuję się, jadę na kolejny wyjazd. Ale stąd na pewno jest blisko na Highlandy. Pozwiedzać, polatać, tak to wczoraj było. Oczywiście filmik jakiś z tego wyjazdu wam zrobię. Przepiękne miejsca na Highlandach. Natomiast przejdziemy się, pokażę wam platformę, na którą będziemy pracować. Ja mówiłem, panienek tu nie ma. Nie wiem, czy to chłop, czy pani. Trudno stwierdzić w tych rejonach, aczkolwiek czasami można się naciąć. Widać? Nie wiem, czy przybliżać wam, czy nie. Solve Guardian, tak się nazywa platforma. Jest to platforma typu semi-sub. Może podejdziemy bliżej, bo akurat ja tutaj będę musiał przyjść do tego wejścia tutaj, tak? I stąd łódką mnie zabiorą na tą platformę. Zresztą przejdziemy jeszcze może na drugą stronę. Na zatokę za mną wejdziemy.
Tam będzie lepiej widać tą platformę. O, wstawię wam zdjęcie w nocy, jak pięknie jest oświetlona. Gdzie możecie teraz zobaczyć? Tak to sobie tu wygląda. O. Co do, słuchajcie, platformy. 36 osób na pokładzie. Generalnie mam zrobić niecałe 2 tygodnie, bo to jest 13 dni do końca miesiąca. Aczkolwiek może się też zdarzyć, że zrobię 5 dni i zejdę. No i wtedy będzie lipa, bo po tym wyjeździe uciekam do naszego pięknego kraju. Chciałem jechać samochodem, ale już wiem, że ja już mówiłem wcześniej, że pojadę jakoś. Ten wyjazd mi się przeciąga. Aczkolwiek, no mówię, zawsze coś wychodzi nie tak i zawsze coś, jakieś komplikacje z tego wyjazdu, bo to kwarantanna, to sram to wam to i inne takie pierdoły. Natomiast, o, przejdziemy sobie tu bliżej. Właśnie nie wiem, czy to jest te wejście, czy bardziej tamte. Main gate, o, raczej chyba tam będę musiał iść. Nie wiem, cholera wie. Jutro się okaże. Ale chyba tu. Piękna platforma, co? Powiedziałem semi-sub, platforma pływająca. 31 kończy się nasz firmowy kontakt z tą platformą i przechodzi ona na inną firmę, do innej firmy. Także do 31 mogę max sobie tutaj posiedzieć na niej. Czyli jest 13 dni, jadę jako kucharz. Słuchajcie, no 13 dni, nie ma tragedii, fajnie jakby było to pewne 2 tygodnie, wiadomo, większy hajs. Ale plus taki, że nie muszę dojeżdżać do pracy, nie muszę się pieprzyć tutaj z dojazdem, tracenie czasu na paliwo i takie bzdury. Nie wiem, kurczę, gdzie jest main gate, ale chyba tutaj to jest. Tak, chyba to będzie tutaj, to są takie stateczki i tymi stateczkami właśnie się śmiga na tą platformę. Akurat nie wiem, czemu ona nie jest zacumowana przy samym tutaj porcie. Ale pewno z tego powodu, że tutaj cruise line'y przypływają i niestety nie ma miejsca dla niej. Chociaż mówię, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jutro oczywiście filmiki będą wychodziły jakoś w przyszłym tygodniu, bo jeszcze mam parę innych filmów do ogarnięcia, które powoli się składają. Jeszcze został odcinek z ostatniego wyjazdu. Znaczy pewnie jak będziecie oglądali już ten film, to wszystkie filmy, które były zaplanowane, by wgrać, już zostały udostępnione. No tak. Tak to wygląda, panowie i panie. Tak już mówię, tutaj praktycznie mówiąc, żeby przejść, to mam 15 minut z buta na spokojnie. No tak. Nie wiem, co mogę się tam spodziewać. Wiem, że jest telewizja. Wi-Fi mnie nie będzie interesowało, bo oczywiście zasięg w telefonie, także mam świetny Wi-Fi internet w swoim telefonie, także luz. Jakaś telewizja tam jest, standardowa. Także trzeba wziąć Fire Sticka i polską telewizję sobie odpalić. Siłownie, takie pierdoły. Ale zobaczymy, oczywiście obejdziemy sobie tą platformę w środku, pokażę wam, jak wygląda. No ta firma oczywiście się zgapiła, bo nie wiedzieli, że ja akurat mieszkam w Invergordon. Tak by mi dali więcej wyjazdów na tą platformę. No widzisz, kurczę, szkoda, że nie mają mojego adresu w komputerach, nie? Zbieg okoliczności. Podejrzewam, że mają, ale nikomu nie chciało się sprawdzać, jak robiłem update'a. No ale no tak działa logistyk, moi mili. Także szykuje się bardzo spokojny i fajny wyjazd. Mam nadzieję. No tak, i wchodzimy na nią 19 sierpnia. Pewnie jak będziecie oglądali ten film, to będzie jakieś już może, nie wiem, 23 albo 4 sierpień. Także ja już na niej będę. No i powoli, mówię, filmy będą wychodziły z tej platformy.
jako kucharz. Zobaczymy, co uda się tam ciekawego nagrać. Wodospad Niagara w Invergordon. Wiesz, czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałeś, chłopie. Dobrze, moi mili, ja kończę na tym ten filmik. Nie ma co więcej tu chyba opowiadać. Cześć do domu, ogarnąć się. Ostatnie piwo pierdolnąć i do roboty. Pozostaje jeszcze jedna rzecz do zrobienia przed wyjazdem, ponieważ mam maile, które nam przysyłają, typu albo potwierdzenie, czy miałeś kontakt z kimś, kto miał COVID, takie pierdoły. Naprawdę jest tego dużo, gdzie trzeba wypełniać online przed wejściem na platformę. Zawsze mamy robiony COVID test również przed wejściem na platformę. Tym razem, że platforma stoi tutaj blisko, każdy z pracowników robi sobie darmowy test na własną rękę. Są darmowe testy, które można wziąć gdzieś tam z apteki i sobie pierdolnąć. Także ja już jeden taki robiłem, ale miałem wchodzić w piątek na platformę, jednakże dzień się zmienił, wchodzę jutro, ale tak muszę test wykonać ponownie i pierdolniemy sobie, kurwa, testa na COVID-a. Oczywiście zanim pierdolniemy, już opijemy wynik, bo jakby mogło być inaczej, także tutaj wasze zdrowie. No. Otwieramy zawartość. Kurwa, albo i nie. Wszystkie testy na COVID-y, to wiecie co? Ty, coś wam się zapytam. Tylko odpowiadać szczerze. Ilu z was się zaszczepiło, ten daje łapę w górę pod tym filmem. Ten, kto się nie zaszczepił, daje łapę w dół. Tak dla jaj. Pewnie będzie więcej łapek w dół niż w górę. Co my tu mamy? Aha, tu mamy taki prepart, tak? Kurwa. Z gównami. Ja nie rozumiem. Dobra, mamy to. Mamy testa. To nam niepotrzebne. Gdzie są patyczki? Patyczków nie dali? Dali. Jest patyczek. No i teraz tak. To sobie schowamy, bo to jest nam niepotrzebne. Jak wykonać ten test? Ja już kiedyś robiłem test na COVID z krwi. Gdzieś tam udostępniałem. Nie w zeszłym roku, dwa lata temu już miałem te testy dostępne. A teraz dopiero, wiesz, jakiś czas temu zaczęły one wychodzić. Dobra, no to co? Duże spierdolenia z tym, nie, ale no każą zrobić, no to trzeba zrobić. No. Tu mamy takie pierdółkę. Teraz tak, co robimy? Robimy tak, że patyczek trzeba sobie pogrzebać w mordzie z tyłu, każą, żeby tam z tyłu sobie wkładać, nie? Kto tam będzie wkładał, albo do nosa gdzieś tu, nie? To się robi na szybko, także nie czytajcie instrukcji obsługi, bo to jest zbędne. Mieszcza sobie w mordzie, nie? Muszę wsadzić to w dupę. Tam COVID nie dochodzi. Dobra, mamy to. Teraz taki tu ampułek z jakimś płynem. Pewno spirytus. Nie ma żadnej woni, nie pachnie. No i co? Mieszamy tym patyczkiem w roztworze. Mocno, intensywnie. Kurwa, gorzej jak wyjdzie pozytywny, nie? Po browarze. Dobra, pijmy to. Ręce niezdezynfekowane. Pierdolenie w tańcu. Dobra. To byśmy mieli. Zamykamy. Wyciągamy testa naszego tu. Ja was przybliżę, żeby było widać.
No i co teraz robisz? Ten roztwór, który tu jest, dwie krople. Raz, dwa, trzy, a cztery. Do cztery. No i czekamy. Jeśli wyjdzie jedna kreska na C, to znaczy, że test jest negatywny, nic mi nie jest. Jeśli wyjdą dwie kreski, to znaczy, że jestem w ciąży. Jakoś tak. Dobra, i co tu idzie? No jak widać, tutaj literkę T fajnie się ta przedłuża, tak? Czyli nie, widać może tak, o, w ten sposób. Pozwolę się napić, oczywiście, za wasze zdrowie. I co? Kurwa. Jak nic nie wyjdzie, to co? To lipa, kurwa, macie. Czekaj, jakaś kreseczka już widzę się pojawia na C. Nie wiem, czy widać ją, czy nie widać. Ona będzie intensywniejsza oczywiście. Tutaj test. Trzeba poczekać 10-15 minut na pełny wynik. Ale już możecie zauważyć, tak? Pojawia się kreska koło C, czyli test wyszedł nam negatywny. Jakże mogło być inaczej? To jest tak, moi mili, parę słów co do tych testów, co do COVID-a. Ja byłem jak najbardziej sprzeciwny wszelkim szczepieniom. Myślałem na początku też, COVID-a nie ma. Jednak przyznam się, że zmieniłem zdanie. Coś jest w powietrzu. Paru moich znajomych z pracy też w szpitalu wylądowało. Się czuli źle. Symptomy takie jak mówią. Zapach i węch, i to autentycznie tracisz. Nie to, że masz jakąś grypę i coś ci dolega, bo wiadomo, jak mamy grypę, to też w jakimś sensie nie czujemy pewnych zapachów. Smak jest, nie może aż tak intensywny, ale jest. Natomiast co do COVID-a, symptomy są inne. Ja wiem, słuchajcie, bez hejtu, naprawdę bez hejtu, panowie i panie, bo ja wiem, jak każdy się zapatruje na to całe gówno. Natomiast co do szczepień, ja oczywiście nie powiem wam, czy się zaszczepiłem, czy się zaszczepiłem. Powiem to może w kolejnym odcinku, czy się zaszczepiłem, czy się nie zaszczepiłem. Natomiast chciałbym wiedzieć wasze zdanie, jak wy do tego podchodzicie. Co uważacie na temat tych szczepień? Także nie musicie nawet odpowiadać pod komentarzem, jedynie co. Prosiłbym was, ci, którzy się zaszczepili, dać łapę w górę. Zrobimy taki eksperyment. Ci, co się zaszczepili i bądź ci, którzy się jeszcze nie zaszczepili, a chcą się zaszczepić, dajcie łapkę w górę, a ci, którzy kategorycznie nie chcą się zaszczepić, daj łapę w dół. Możesz zostawić komentarz wedle twojej woli. Także zobaczymy, ilu z moich widzów jakie ma poglądy. Oczywiście nie chciałbym wywołać jakiejś gównoburzy w komentarzach, także też może jeden drugiemu nie dogryzajcie tam w komentarzach, bo to jest zbędne. To jest taka tylko informacja dla nas wszystkich. Zobaczymy z tej grupy tutaj widzów, którzy mnie śledzą, ilu z was jest zaszczepionych, ilu nie, ilu chce się zaszczepić. Także zaszczepieni i ten, który chce się zaszczepić, łapa w górę. Ci, którzy się kategorycznie sprzeciwiają szczepieniom, łapa w dół. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także trzymajcie się cieplutko. Ja mykam. Jeszcze raz test. Wyszedł negatywny. Można napić się browara. Wasze zdrówko. Dzięki za komentarze, za łapy w górę. Podobnie jakim filmem. Fajnie, że jesteście. Przynajmniej jest dla kogo nagrywać. No to ja, no. Dobra, ja spadam. Widzimy się już na platformie. Pozdrawiamka, cześć. Kurwa. Ciekawe, czy by jak nasikał, co by z tego wyszło. Pewno negatywny. Ciekawe, co tu w środku jest. Te piwa by było. A nie, ty kurwa, zdjęcie musisz zrobić i wysłać to do biura, abyś kurwa narobił. Testy. Powinien robić takie testy na inteligencję.